wszystkim. Witajcie w kolejnym filmiku z kolejną modelką. Wiem, że te filmiki cieszą się popularnością. Lubicie oglądać metamorfozy. I tym razem mam Polkę na krześle. Ania. Cześć, Ania jestem. I będziemy robić, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą i będę starała się sprostać jej oczekiwaniom. I bardzo bym chciała po prostu zakryć sińce, podkreślić bardziej rzęsy, oczy, wykonturować twarz i będziemy się starać zrobić taki fajny, dzienny makijaż, który myślę spodoba się i przyda się zapracowanym mamom albo tym, którzy nie mają czasu, albo żebyście zwróciły po prostu uwagę, jakie elementy twarzy warto zaznaczyć, żeby fajnie wyglądać świeżo. Więc zaczynamy. Zaczynamy od nałożenia lekkiego kremu nawilżającego. Nawilżanie zawsze to jest taki element, którego no, nie warto opuszczać przed makijażem. Szczególnie przy takiej normalnej w kierunku do suchej cery, jaką ma Ania. I tutaj mam lekki krem nawilżający Embrolisse. Jak widzicie, Ania ma bardzo ładną cerę, ale faktycznie ma spore zaśnienienia pod oczami i naczynka w okolicach nosa. A cera jest po prostu ładna i wymaga tylko równolitego takiego odcienia, więc wystarczy lekki korektor, nie warto zupełnie tutaj, raczej lekki podkład, nie warto tutaj nic więcej ładować. Ja wybieram Ket, to jest podkład na bazie wody, to jest wodoodporny, właśnie fajny na lato, bo zasycha i nie będzie spływał, nie będzie się ruszał z twarzy, a daje właśnie takie krycie małe do średniego, można budować, ale wyrówna mi ładnie koloryt i ujednolici cerę. No i zasinienia. W wielu wypadkach zakrycie, odpowiednie zakrycie tego problemu to już dużo daje po prostu na twarzy. Od razu się cała twarz odświeża, wydaje się wypoczęta. I najfajniejszym sposobem jest nałożenie bruskwinowego korektora na sińce o zabarwieniu takim niebieskawym. I tutaj jeden z lepszych moim zdaniem Bobbi Brown korektor i tutaj jest odcień Light Peach. I takim syntetycznym małym okrągłym pędzelkiem, patrz do góry, wystarczy cieniutko. Po prostu neutralizujemy odcień niebieski takim brzoskwiniowym. I wcale dużo tego nie trzeba. Nakładamy tylko tam, gdzie jest, gdzie są te sińce, nigdzie dalej. Tak o. Widzisz? Się? Jak jest jaśniej? Wróć na monstera. Tutaj z przodu, będziesz mogła widzieć. Widzę. Nie dużo trzeba, nie? Ale jest duża różnica. No. I tak to potem przybudujesz, masz cały dzień z głowy. Potem mi zrobisz listę. Jak zasinienia mamy zneutralizowane, to teraz do akcji wchodzi korektor oświetlający, który sobie po prostu nakładamy na środek twarzy, żeby rozjaśnić środek twarzy. To jest taki pierwszy etap do konturowania. Też i po prostu przyciąga uwagę do środka twarzy i jak jest to rozjaśnione, to twarz też wygląda na świeżą, wypoczętą. I mam tu taki rozświetlający korektor Prep and Prime w takim żółtawym odcieniu Light Boost. Tym bardziej, że tutaj przynosi, mamy zaczerwienienia od naczynek, również trochę na policzkach, więc od razu wszystko nam to zakryje. Żeby się upewnić, że wszystko jest ładnie roztarte, to jest bardzo ważny też element przed przypudrowaniem i jeszcze troszkę tak przelecę gąbeczką Beauty Blender, żeby się upewnić, że tutaj nie ma jakiejś grubszej warstwy produktu w jednym miejscu lub że nie zebrały się one w załamaniach. A ten podkład, który nałożyłam, on szybko zasycha i po prostu nie przemieszcza się. No ale korektor nakładałyśmy, spójrz do góry. Więc tutaj się upewnię, że pod okiem nie ma nadmiaru, zanim przypudruję. No i przypudruję sobie wszystko, żeby się faktycznie trzymało, żebyśmy w ciągu dnia nie martwili się, że coś nam się zbierze, gdzieś rozpłynie, zacznie się rozwarstwiać i tak dalej. Więc fajny, lekki jakiś puder naturalny, sypki najlepiej, bo on jest najdrobniejszy, nie daje dodatkowego krycia, tylko faktycznie utrwala. I mam tu Neutral Set firmy Ben Nye, który mam przesypany do takiego mniejszego pojemnika, żeby go łatwiej było dozować. I takim większym, fajnym, miękkim pędzlem do pudru. Tu mam 106 z Oliwa.
prostu omiatam twarz, ale bardziej się skupiam na tym, żeby wciskać ten puder skóry w skórę, niż omiatać nim twarz. Szczególnie na środku, gdzie nałożyliśmy więcej produktów, czyli korektora. I brwi, przechodzimy do brwi. To jest element, którego nie warto pomijać, lekceważyć i tak dalej, bo jest bardzo ważny element na naszej twarzy i no, zmienia ją bardzo. I najpierw pokryję brwi, włoski właśnie takim woskiem do brwi z Krolana, który ostatnio kupiłam, pokazywałam Wam w ostatnim filmiku. To jest Cinewax i najpierw troszkę rozcieram, znaczy nabieram szpatułką, potem między dwa palce. Teraz będę je przygładzać brwi i troszkę do góry. Wtedy mogę trochę oszukać ich naturalną linię, możemy je bardziej podnieść i wtedy oko się wydaje, jakby miało lifting. I to też ujarzmia brwi, na cały dzień nie mamy problemu, że jakieś tam gdzieś wystaje albo się czapierzą. Wszystko, ta linia jest ładna, równa, schludna. No i sobie ten wosk troszkę przypudruję przed malowaniem. I samo malowanie. Tutaj mam kredkę Browies firmy Anastasia Beverly Hills w odcieniu brunet. I będę sobie podkreślać brwi. I będziemy robić kreskę na oku, bo tutaj mamy okrągłe oczy, brwi są już wydłużone ładnie, więc kreska będzie podążała za tą linią, oczy się wydłużą, zmienią się takie proporcje twarzy, skroń się zmniejszy i od razu też twarz wyda się mniej okrągła. I do takiej kreski, taką bazą na co dzień, to będzie fajnie po prostu wyglądał jakiś cielisty cień matowy albo satynowy, zamknij, nałożony głównie wewnętrznej części tutaj powieki i tak roztarty na resztę. Taki beżowy cień, jak używacie właśnie takiego cielistego, matowego cienia, to fajnie też służy do zagruntowania korektora pod oczami, na przykład jak się śpieszycie i otworzy oczy, no go spójrz. Wiedzą, że tutaj się zbiera korektor, więc takim od razu cieniem możecie go bardziej zagruntować. Kreskę będę malować żelowym eyelinerem czarnym. Dodałam sobie kropelkę, tu mam Lasting Perfect Lux, Lasting Drama, tak, firmy Maybelline. Dodałam kropelkę Duraline, żeby był bardziej kremowy. Pędzelek alkoholu i zamknij. Skupiam się na malowaniu jej zewnętrznej części. Otwórz i przy otwartym oku wiecie, jak poprowadzić tą kreskę. Więc jeżeli powieka Wam się załamuje, to wiecie, gdzie ta linia powinna się znaleźć. Potem jak to rozetrzeć, żeby nie wyszła krzywa, zygzakowa ta kreska przy załamaniach. Zagruntuję sobie, rozetrę tą kreskę i wybrałam sobie taki bardzo ciemny, oberżynowy cień. Możecie użyć czarnego, brązowego, bardziej na dzień jaśniejszego brązu. I ja właśnie wybieram oberżynę, bo jakoś tak. To będzie zawsze jakiś odrobina koloru. I to jest w ogóle cień o nazwie Aubergine firmy Sedna Cosmetics. I takim skośnym pędzelkiem rozcieram górną granicę kreski. Nie było żadnych ostrych linii, bo to je najbardziej widać w kontraście z załamującą się skórą. I od razu jak Wam nie poszło malowanie, jest bardziej krzywa ta kreska, to takim cieniem wyrównacie wszystko ładnie. Kreski już mam namalowane, jak widzicie, zupełnie się zmieniły proporcje twarzy, od razu uwaga cała skupia się na oczach.
I pocieniujemy sobie troszkę takim jasnym matowym brązem. Zamknij troszkę, żeby załamanie tutaj zaznaczyć. Podkręcimy sobie rzęsy, ponieważ będziemy doklejać też rzęsy, takie delikatne, które przed chwilą przycięłam. Więc żeby ta kreska fajnie wyglądała, żeby ten kącik był bardziej wyciągnięty i taki uniesiony, to sobie podkręcę właśnie rzęsy i potem dokleję połówki. Spójrz w dół. Jak będę ciągła za bardzo, to krzyczę. Jest ok? Jest dobrze. I wytuszuję ci je tuszem takim wydłużającym, rozdzielającym. Patrz, do cały czas. I doklejmy rzęsy. Ja tutaj mam model rzęs Demi Whispies z firmy Ardell. Przecięłam je na pół i biorę tą krótszą, jakby wewnętrzną część rzęsy, która jest bardziej krótsza od wewnętrznej strony i nie za długa w zewnętrznej, czyli takie sam raz jak takie połówki. Jeżeli nie kupujecie połówek 318 tej samej firmy, to takie pocięcie Ardell, które są lepiej dostępne, to też dobre rozwiązanie. Położyłam klej. Chwilę przeschnie. I patrz w dół. Przy klejeniu rzęs najlepiej nie zamykać oczu, ponieważ powieka się zupełnie inaczej układa niż przy powiedzmy takiej otwartej. I wtedy jak otwieramy taką poklejone rzęsy na zamkniętej powiece, to klej nam łapie, za bardzo ściska na tą powiekę, to są niewygodne. Zawsze na takiej luźnej powiece, która patrzy w dół albo prosto do lusterka, jeżeli robicie, doklejacie sobie. Bo jeżeli komuś, to zawsze jak ta osoba patrzy w dół. Teraz sobie troszkę wymodelujemy buzię. Później nałożymy też róż, więc to kontrowe nie może być za mocne, bo tak nawarstwianie tych produktów to też nie jest dobre. Tak troszkę, żeby przywrócić konturu twarzy. I tutaj mam bronzer Bahama Mama i pędzelek do różu 127 Zoiva. I nakładam od ucha tak więcej, koncentruję takimi okrężnymi ruchami i tak zacieram do boku, tak kierując się więcej, próbując się wstrzelić między kącik nosa i kącik ust. Pokaż policzek, że to wygląda. Od razu też na żuchwy. To pogłębi jakby cień tej żuchwy, więc bardziej będzie zaznaczony kontur też twarzy tu. I to jest też ważne, jeżeli chcecie wykonturować okrągłą twarz, to nałóżcie też bronzer, zatrzyjcie go na szyi, bo wtedy szyja będzie bardziej w cieniu i będziemy bardziej widzieć ten rozświetlony część twarzy, czyli która jest na środku właśnie. I od razu symetrycznie i optycznie wyda się twarz mniejsza. Rozświetlacz Mary Luminizer to jest najlepsze rozwiązanie na co dzień, bo posłuży nam do rozświetlenia wewnętrznych kącików. Od razu to zrobię małym pędzelkiem i tutaj troszeczkę to miejsce bardzo ładnie otwiera, odświeża oczy, przykuwa też światło, uwagę do środka twarzy, czyli to, co chcemy osiągnąć, czyli odświeżenie twarzy, wyszczuplenie jej. No i też większym pędzelkiem, taki fajny okrągły, to jest 110 firmy Zoiva. Popatrz w bok, żeby to było widać, jak to ładnie łapie światło. Takie robimy sobie takie V trochę. Nałożymy sobie też róż, bo to bardzo ładnie odświeży, odmładzi twarz. I moim ulubionym takim właśnie, jeżeli chcę użyć brzoskwiniowego różu, to jest przepiękny odcień. Jak się nazywa? 25 In Vogue Orange. I to jest Le Prisme firmy Givenchy. I to jest właśnie ładny, jasny, brzoskwiniowy odcień różu. I nakładamy go w te wypukłe miejsca na twarzy, na środku jakby policzka, nie za blisko nosa. I zacieramy tak na zewnątrz do tego bronzera. Tak dosłownie takie delikatne ruchy.
I dopełnieniem będą usta i wybrałam właśnie również odcienie rozkwiniowe i tutaj mam taki ciepły róż z paletki Siren firmy Sleek i zmieszam za odrobinę tego tutaj pomarańczu. Tutaj zmieszam sobie na dłoni i taką cieniutką warstewkę takim płaskim pędzelkiem do korektora czy do cieni zacznę nakładać na usta. Nie zależy mi na tym, żeby to był mocny kolor, ale też żeby to nie był mocny błysk. Taki bardziej elegancki jest naturalne wykończenie ust, jak i daje właśnie taka szminka kremowa. Makijaż jest skończony, przekazuję lusterko. Powiedz, co myślisz. Możesz się obejrzeć cały. Bardzo mi się podoba. Super. Super. Jestem bardzo zadowolona. To jest to, co chciałaś mniej więcej? To jest dokładnie to, co chciałam. Kreteczka tak. Jest fajnie. No i tak wygląda to wszystko. Jeżeli chcecie taki wypolerowany dzienny, może to być wieczorowy look z mocniejszą szminką. Tutaj mam, jak powiedziałam, że wygląda też trochę jak taka francuska, ta czerwona szminka i bardzo taki elegancki look z taką kreską. Bardzo ładnie to wygląda. I jeszcze bardziej, żeby to stonować na dzień, to nie musicie wyciągać tej kreski, albo możecie ją wyciągnąć bardziej cieniem, takim skośnym pędzelkiem. Naprawdę warto się skupić na tych elementach, jak mówiłam, przykrycie sińców pod oczami, podkreślenie brwi. To są takie główne elementy, jakieś wklepanie, jakieś pomadki, nadanie twarzu kolorytu, rozświetlenia, jakiegoś bronzera. Kilka takich zaufanych produktów, które zawsze siedzą na waszej kosmetyczce i warto ich używać, warto wiedzieć, jak ich używać, bo efekty zawsze są zaskakująco pozytywne, nie, Aniu? Jest efekt. No. Także to będzie wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że skorzystacie. Zapraszamy do kolejnych i pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa! Pa, pa!